Siemano, witamy serdecznie. Ekipa Pobudza tutaj wjeżdża na rejony. Ekipa Pobudza tylko ze względu na tego liścia. Zmiana, zmiana od razu! Od razu na serce! Hop! 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 Naprawdę jest ciężki. Bardzo ciężki. Siema ludziska, z tej strony Pogi, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy serię podróże i treningi. Zaczynamy od odwiedzenia mojego coacha Grzegorza Szulakowskiego, Szuliego w Namysłowie oraz Meduski. Zobaczymy, jak przygotowuje się do walki. Także bądźcie uważni, zachęcam do suba i lecimy ją. To your life, there's no turning back. Taka mała anegdotka przed wyjazdem. Aktualnie moja waga to 105 kg. Zrzuciłem sporo dość już tych kilogramów, bo ważyłem 122,5. Teraz aktualnie waga to się troszeczkę zatrzymała. Ale wszystko jest na dobrej drodze do tego, bym za jakiś czas ważył te upragnione 77, kiedy będę wkraczał do swojej walki po dłuższej przerwie. Także dziękuję za nowe subskrypcje, jeżeli przybędą. No i śledźcie mnie, to będziecie widzieć postępy. Dzięki, widzimy się przed Namysłowem. Wykańczającym dniu, wykańczającej podróży, może podróży to tak nie, ale dniu to na pewno, jesteśmy w Namysłowie, widzimy się zaraz z ekipą, do później. Wchodzimy właśnie do solo teamu nowego, Szuli prowadzi właśnie trening dla dzieci. Jesteśmy troszkę wcześniej przed grupą zaawansowaną, ale zobaczymy chwilę, jak to wygląda. Się za ten czas zważymy. Zobaczymy, ile trzeba będzie jeszcze dobijać. Mam wagę lekarską. Tak jak mówiłem, 105 kg. Od tego będziemy zaczynać ponownie. A my czekamy na swój, na ekipy, które przyjdą o 18.
Siemano, witamy serdecznie. Ekipa pobudza, tutaj wjeżdża na rejony. Ekipa pobudza tylko ze względu na tego liścia. Tak się. Tu zawodnik bardzo mocno trenuje, naprawdę. Szacuneczek, 6 treningów, a mamy środę. Także będzie moc. Graty dla niego. Dzięki. Tak, trzymać. Walka twoja. Dobra, połowa treningu, a już każdy ma dość. Bartuś. Stoimy sobie na sygnał, mówię hop, wjeżdżamy na bieg bokserski, ale kurwa taki z ludu, szybki, delikatny. I na drugi od razu już dojdzie, czyli stoję sobie, stoję, mówię hop, ja lecę. I na drugi hop, hop. I wchodzę raz do bocznej, nie? Chodzimy, chodzimy. Chodzimy, tak. Mówicie po pierwszy, nie? Hop! Nie od razu, góra! Tak. Hop! Hop! Co? Co? Nic od przodu, tak jest. Od razu jest. No dobra, ja nie zgarnę, nie mam, wiesz, nie mam gardy. Góra, od razu! Dobra! Chodzimy, chodzimy, że... Nie, nie, czekaj, czekaj. Chodzimy, kontrola rywala, kontrola! Hop! O, tak jest. Od razu mocno balenie. Zaciągnij. Pozdrawiamy bezrobotnych, jebać bieda. I to nie Rafał Paczes, tylko Ariel Witek. Naprawdę jest ciężki, bardzo ciężki. Nogę, jedna ręka poniżej głowę. Tak, dalej, za plecy, do tyłu nogi. Do tyłu nogi najpierw. Dalej.
18 września, on wygrywa, ile z Janem MMA. Wygrywaj na opcji. Raz pojechałem, pokłóciłem się z dupą, wziąłem dwóch kolegów, chcieliśmy jechać nad morze, ale... Ten materiał nagrywam już parę dni po tym, jak wróciłem od Szuliego, ponieważ najprościej w świecie padł mi po prostu telefon i nie mogłem nagrać dalej. Także dogrywam tutaj kawałeczek. Ja pędzę aktualnie na kolejny trening, a my widzimy się, miejmy nadzieję, w następnym odcinku. Nie zapomnijcie dać suba. Dopiero zaczynam z kanałem, także bardzo mi na tym zależy. Siemano, do następnego odcinka.